pryzmat. Operacja Styl. Dzień dobry, zaczynamy audycję Operacja Styl. Audycję prowadzić dla Was będą Aleksandra Kuchta i ja, czyli Bruno Fritz. Opowiedz nam o sobie, kim jesteś, co robisz, skąd jesteś. Nazywam się Marcin Borkowski, jestem ratownikiem medycznym, choć nie zawsze tak było, bo zaczynając 31 lat temu pracę w pogotowiu, byłem sanitariuszem. Dopiero później przyszło nowe i trzeba było ten zawód medyczny, że tak powiem, zdobyć. No na dzień dzisiejszy wiecie, drodzy Państwo, jak jest. Ratowników medycznych niestety nazywa się innym zawodem medycznym. Wyprzedzili nas lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci nawet, no ale trudno, trzeba jakoś się z tym zmierzyć. Na tą chwilę jeżdżę dalej w pogotowiu ratunkowym, udzielam ludziom pomocy, jeżdżę na zespole podstawowym, dwuosobowym, gdzie jestem liderem zespołu. Nie ma wśród nas lekarza i jest ich coraz mniej. Dodatkowo jestem też medykiem pola walki. Pracowałem w Biurze Ochrony Rządu i tam zajmowałem się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Nie tylko tym ochrony VIP-a zbrojnym, ale też ochroną medyczną VIP-a. Po prostu udzielałem pomocy, ale też później w szkoleniówce uczyłem innych funkcjonariuszy udzielania pomocy w sytuacji aktywności jakiegoś agresora, czy to uzbrojonego w broń palną, czy w nóż, czy też w pięści. Tak? Dodatkowo jestem od marca tamtego roku wolontariuszem. Zakupiłem w marcu tamtego roku motoambulans Piaggio MP3 500 i zacząłem jeździć w Warszawie, bo tutaj pracuję, tu mieszkam, tu się urodziłem, jako wolontariusz. Dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że w dobie choróbska były zbyt małe siły i środki, żeby udzielać ludziom pomocy. Dlatego musiałem zastanowić się, jak mógłbym wspomóc, oprócz tego, że pracuję w pogotowiu, jak mógłbym wspomóc system. I pobudziłem do działania motoambulans, w którym jeżdżę od marca tamtego roku do dnia dzisiejszego. Filozofia tego jest taka, że w rejonie operacyjnym, a więc tu, gdzie działam, na przykład na dzielnicy Praga Północ, docieram do poszkodowanych w 4 minuty od momentu wezwania, ale takim rekordem moim dojazdu do poszkodowanego to było 58 sekund. Byłem po prostu dwie ulice obok, gdzie dostałem informację, że mężczyzna w skupie złomu, przerzucając złom, przeciął sobie tętnicę promieniową. Dojechałem tam dosłownie niespełna minutę, zatamowałem potok, ułożyłem tą osobę na ziemi, dlatego że ją trzymali na takim murku siedzącą, on był blady, spocony, bo już był w centralizacji krążenia, on się kompensował, no był w stanie zagrożenia życia. Więc docieram bardzo szybko tym motoambulansem. Motoambulans, jak sama nazwa wskazuje, to motocykl, który jest wąski i w korkach szybko pokonuje. Mogę wjechać też na chodniki, między słupki, wszechobecne słupki. Mi to nie sprawia problemu, ja po prostu dojeżdżam i ratuję ludzi. Działam w motoambulansie na poziomie BLS-u, czyli podstawowych zabiegów ratujących życie, a nie zaawansowanych, dlatego że w Warszawie przynajmniej tak jest, motoambulansu na razie nikt nie chce do tej pory. Oczywiście gdzieś tam się kręcą, ale to przeważnie w stacji krwiodawstwa, wożąc krew czy jakieś transplanty, a w przypadku takiego jeżdżenia i ratowania ludzi go nie ma. Aczkolwiek wiem, że w innych miastach są, takich jak Łódź, Kraków, Bydgoszcz, Toruń, Gdynia, tam są te motoambulanse i one jeżdżą. No ja tutaj dalej jestem wolontariuszem, ale teraz już na dzień dzisiejszy nie muszę z własnych środków finansować działania tego ambulansu na motocyklu, dlatego że ludzie z dobrego serca, dużego serca wspierają mnie na Patronite i na dzień dzisiejszy i zarówno paliwo, jak i sprzęt, którego używam, jak i amortyzacja pojazdu jest pokrywana już z pieniędzy darczyńców. A ile szybciej przyjeżdża taki motoambulans od zwykłego ambulansu? Tak na oko. Już mówię, jeżdżąc zwykłym ambulansem w kodzie pierwszym, przybywam do poszkodowanego po 10 minutach. Oczywiście, jeżeli ruszam ze stacji wyczekiwania, to najszybciej 10 minut. No bo muszę wziąć pod uwagę korki, zanim samochody się rozjadą, a niekiedy pamiętajmy, że nie mają gdzie się rozjechać. Bo jest wąska droga, a jest tak zakorkowane, że nie mogą się ruszyć. To taki rekord ze stacji wyczekiwania to jest
8 minut. Zresztą ustawa mówi, że w mieście do 8 minut musi się pojawić. A jak to się ma w takim razie do uduszenia mózgu, które przy zatrzymaniu krążenia dusi się już po 4 minutach. Dlatego motoambulans dociera w rejonie operacyjnym maksimum w 4 minuty. Oczywiście jeśli jest wolny, no bo wiadomo, że jeżeli będzie zajęty i nie będzie drugiego, no to wtedy trzeba trochę poczekać. Z tego, co zrozumiałam, jesteś jedynym kierowcą i ratownikiem medycznym motoambulansu w Warszawie. Jak wygląda moment, w którym dostajesz zgłoszenie? Czy to zgłoszenie wypływa tak jakby od centrali? Już mówię, to prawda, jestem jedynym ratownikiem medycznym, podkreślam, ratownikiem medycznym, nie KPP, nie świadek zdarzenia, tylko ratownik medyczny na motoambulansie, który jeździ do zdarzeń. Bo są oczywiście ratownicy, którzy jeżdżą z krwią, są jeszcze ludzie, którzy jeżdżą po KPP, czasami, bo rzadko ich widuję, bywa, bo to jakieś fundacje, nie fundacje, ale takim, który codziennie oprócz dyżurów w pogotowiu ma zaplanowane udzielanie pomocy, to tylko jestem ja. To są moje regularne dyżury. Ja spędzam na motoambulansie od 150 godzin do 200 miesięcznie. Praktycznie tak jakby drugi etap. I jeżdżąc do tych ludzi, oczywiście udzielam im pomocy na podstawie BLS-u, dlatego że mnie nikt nie dysponuje. Mnie nie dysponuje pogotowie, mnie nie dysponuje wojewoda, mnie nie dysponuje straż pożarna. Mnie dysponują świadkowie zdarzenia. O moim patrolu jest informacja na social mediach, na Facebooku, na YouTubie, na innych mediach, social mediach i ludzie mnie widzą, bo ja patroluję, ja jeżdżę w swoim rejonie, jeżdżę w miejsca newralgiczne, to są plaża pod mostem, to jest dworzec kolejowy, to jest stacje metra, centra handlowe, no i wszędzie tam, gdzie wiem, co się dzieje, bo ja znam Warszawę jak własną kieszeń i ci ludzie już mnie widzą. Mało tego, na Facebooku mają mój telefon prywatny, na który mogą zadzwonić i poinformować mnie, a informują mnie wszyscy. To jest tak zwana sieć informatorów. Od służb, które gdzieś tam się kręcą po mieście, po zwykłego Kowalskiego, który po prostu sobie gdzieś idzie, widzi, co się dzieje i dzwoni i informuje mnie. I ja wtedy ruszam, żeby ratować tych ludzi. Czy według ciebie ważniejsza jest siła fizyczna, czy jednak ta siła psychiczna? Ratownictwie medycznym jest potrzebne i to, i to. No nie ukrywajmy, oprócz samego przeniesienia poszkodowanego, wydobycia go z jakiegoś trudnego miejsca i przeniesienia do ambulansu, jest ważna tutaj jak najbardziej siła fizyczna, ale też musimy mierzyć się z agresją. Jeżeli ja wchodzę na melinę i towarzycho jest naspidowane amfetaminą i są agresywni, a ja stoję z ratowniczką, nie ujmując kobietą, bo moja żona jest drobną ratowniczką medyczną, ale nie pracuje w pogotowiu ratunkowym, pracuje w szpitalu, bo ja jej powiedziałem, kochanie, w pogotowiu przyjdzie agresor i może być problem. W szpitalu jest dużo personelu, są też rodzice, bo ona w dziecięcym pracuje, mężczyźni, rodzice innych dzieci, tam zawsze ktoś wam pomoże. A ja wchodzę do Meliny, mam drobniutką ratowniczkę i ja wiem, że ja muszę pilnować siebie, ale też jej, bo ona mi za bardzo nie pomoże. I teraz jestem za tym, żeby był ten parytet w ratownictwie, ale mamy na przykład koleżankę w pogotowiu, która, żeby dowiedzieć się, że jest koleżanką, to trzeba jej spojrzeć w dowód osobisty, bo nie przypomina. I ona się nadaje. Ja wchodzę z nią na melinę i ja wiem, że ona mi zabezpiecza tyły. Ale w tym przypadku, gdzie ktoś jest drobniutki, malutki, to lepiej niech idzie tam, gdzie jest siła ludzi, czyli szpitale, SOR-y, oddziały, a w pogotowiu ratunkowym, jak ja jeżdżę na zespole dwuosobowym i teraz dadzą mi drobną osobę, nie mówię nawet kobietę, ale mężczyznę, bo przecież mężczyźni też są niektórzy drobni, no to tutaj może być problem. A jeśli chodzi o siłę psychiczną, to jak najbardziej jest ona potrzebna, dlatego że spotykamy się z olbrzymim ludzkim nieszczęściem, tragedią. No wyobraźmy sobie, że dojeżdżamy do wypadku, gdzie ten samochód osobowy wjechał teraz pod tira, to chyba na Mazowszu było, gdzie zginęło trójka dzieci i dwie kobiety. Tam nawet policjanci, którzy widzieli niejedno, się porozklejali, bo kolega, jeden ze świadków zdarzenia, który właśnie też daje mi informację, mówi, że był na miejscu i widział, płakali jak dzieciaki, bo z filmu, z którego widziałem, to było po prostu coś niepojętego. Z podporządkowanej wylatuje całym pędem samochód i wjeżdża pod samochód ciężarowy. Olbrzymia tragedia. Więc siły tutaj psychiczne też muszą być. Dlaczego? Dlatego, że są trzy rezerwuary bezpieczeństwa, które są w takich sytuacjach.
Pierwszy to jest ucieczka do używek, alkohol, narkotyki. Drugi to jest przemoc w rodzinie i agresja wokół otoczenia. I trzecie to jest poczucie żartu i podchodzenie takie do życia właśnie bardzo żartobliwie, z uśmiechem, z pełną do siebie rezerwą, którą ja wybrałem. Więc część medyków albo się pakuje w alkohol, albo się pakuje w agresję wobec członków własnej rodziny, albo przyjmuje żartobliwy sposób bycia. I to jest najlepszy sposób, który ja polecam. No, zobaczcie sobie państwo, że dzisiaj gdyby ratownik medyczny, czy pielęgniarka, czy lekarz poszedł do psychologa, do psychiatry i o czymś mówił, to jeszcze w naszym środowisku nie jest to tak przyjmowane jak wizyta u stomatologa kontrolna. Bo teraz powiedzieć, ty zobacz, coś mu tam w główce się pomerdało, poszedł do psychologa albo do psychiatry. Tak by było. Więc na dzień dzisiejszy musimy brać to pod uwagę, czy się do tego nadajemy, czy nie. Bo jeżeli nie, no to po prostu szkoda zachodu. A jak ludzie odbierają motoambulans? Są chętni, nie wiem, do pomocy, jak tam dojedziesz na miejsce zdarzenia? Ludzie kochają i motoambulans, ale głównie tego, co na tym motoambulansie siedzi, czyli Borkosia. Mam na dzień dzisiejszy bardzo liczną rzeszę fanów, samych followersów. Mam 150 tysięcy na YouTubie. Mam 1 600 000 wyświetleń filmów. Ludzie mnie kochają. Gdzieś, gdzie jestem, w miejscach publicznych, robią sobie ze mną selfie, uczą się ode mnie pierwszej pomocy, bo ja na swoich filmach edukuję, co trzeba zrobić jako świadek zdarzenia, gdy jesteś na miejscu, bo sam to pokazuję. I ludzie piszą mi, Borkoś, dzięki tobie uratowałem tu, uratowałem tam, pomogłem tu, pomogłam tam. Po prostu życie by za mnie oddali, a ja za nie. Czy jakby oglądając same twoje filmy można się nauczyć pierwszej pomocy, czy się nie obejdzie bez jakichś kursów? Jak najbardziej, oglądając moje filmy, można zobaczyć, co po czym to następuje, ale jednak trzeba tego fantoma dotknąć, żeby wiedzieć, na jaką głębokość, z jaką siłą, bo fantomy odzwierciedlają twardość klatki piersiowej, trzeba uciskać. Jednak trzeba na ten kurs pójść, bo sam film nie odda tego, z jaką siłą trzeba uciskać, bo ja mówię, 5-6 cm ma się klatka piersiowa ugiąć, ale w praniu to wychodzi zupełnie inaczej. Także jak najbardziej trzeba takie kursy kończyć. Jaka była taka interwencja, która najbardziej ci zapadła w pamięć? Jeśli chodzi o działanie, trzy miejsca powiem. Działanie w karetce. W 97 roku stałem przy stacji Shella na ulicy Ostrobramskiej w Warszawie. Piotr Molak, 31-letni policyjny pirotechnik, podchodził do ładunku wybuchowego, który był w reklamówce. Pracował przy nim i on ten ładunek wybuchowy eksplodował. Doznał urazowych amputacji kończyny jednej, drugiej, zatrzymał się krążeniowo. Udzielaliśmy pomocy. Tak szybko do niego dobiegliśmy, że jeszcze kawałki myjni spadały nam na głowę. To nie były jakieś tam duże kawałki, ale jakieś tam części tej elewacji, pod którą stała ta reklamówka. To najbardziej mi zapadło, jeśli chodzi o ambulans na czterech kołach. Jeśli chodzi o prywatne życie, mój brat, mając 33 lata, zatrzymał się krążeniowo w domu. Moja mama mnie wydzwoniła, byłem bardzo blisko, przyleciałem do domu, rozpocząłem resuscytację, uciskałem mu klatkę piersiową. Potem dojechał zespół ratownictwa medycznego, notabene ludzi, których dobrze znałem, bo już pracowałem z nimi 15 lat wtedy. Resuscytację przyjęli, resuscytacja nieskuteczna, zgon. Wtedy zmarł mój brat. To jest to z życia prywatnego. A z motoambulansu dojechałem na miejsce, zobaczyłem pół autobusu na moście, zwisający w przepaść, i drugie pół autobusu leżące na dole. Z tego części, której ja dojechałem, czyli na górze jako pierwszy medyk, była już też straż pożarna, ale medykiem byłem pierwszym, kobieta, która siedziała na pierwszym siedzeniu, tam gdzie jest ta harmonia, taka łącząca gumowa autobus, spadła po prostu w przepaść i zginęła tam na dole, ale było jeszcze w środku 6 osób, z tym jedna kobieta miała złamane kończynę dolną na wysokości stawu kolanowego i tam ich wyciągaliśmy ze strażakami. Oni oczywiście wchodzili w strefę zero, czyli tą niebezpieczną, a ja już po wydobyciu dalej kierowałem akcją i przekazałem tą panią zespołowi ratownictwa medycznego, który przyjechał albo z Nieporęta, albo z Legionowa, nie pamiętam. Więc to takie trzy bardzo zapadające w pamięć zdarzenia. No jak słucham tych dramatycznych opowieści, to nie wiem, czy bym sobie poradził, będąc medykiem, jakby psychicznie z tym wszystkim. No, pamiętaj o tym, że dopóki nie sprawdzisz,
to nie poznasz. Wiadomo, że nie trzeba od razu iść na studia medyczne i powiedzieć, a w połowie to ja się nie nadaję, to się wycofuję. Ale można na przykład kupić sobie apteczkę, wozić ją przy sobie i być gotowym do niesienia pomocy jako świadek zdarzenia. Jeżeli wtedy dojdziesz i zobaczysz, że ktoś ma rozbitą głowę mocno, że ma amputowaną dłoń i zobaczysz, że ci się robią nogi miękkie, że czujesz, że sam za chwilę zemdlejesz, to znaczy, że nie idź w tym kierunku. A jeżeli się okaże, że się czujesz jak ryba w wodzie i że działasz, to zapraszam. Bardzo ci dziękujemy za wywiad. Życzymy ci, żebyś dalej czerpał satysfakcję ze swojej pracy, żeby dalej była to twoja pasja. No i życzymy ci też ogólnie sukcesów w zawodzie twoim. Bardzo ci dziękuję. Sukcesy na polu tym motoambulansowym są. Jeśli chodzi o pogotowie ratunkowe, sukcesy są terapeutyczne, bo pomagam ludziom w stanach ciężkich i nagłych. Jeśli chodzi o fajerwerki i kochanie Borkosia w warszawskim pogotowiu, no to tu jest różnie, ale mi to nie przeszkadza. Psy szczekają, karawana idzie dalej.